Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry EA Sports FC 24 na moim kanale. No i w dzisiejszym odcinku odbierzemy sobie nagrodę za Division Rivals. Mamy tutaj ulepszone nagrody, no i zobaczmy, czy poleci coś ciekawego. Mamy teraz dużo kart specjalnych w paczkach. No i klasycznie wybierzemy sobie opcję drugą. Mamy tutaj cztery bardzo fajne paczki. No i jeszcze 400 punktów doświadczenia, chociaż chyba raczej nie wskoczymy na nowy poziom. Chyba 25 punktów brakło z tego, co mi się wydaje. Zobaczymy jeszcze teraz na szybko. No niestety 25 punktów brakło i mielibyśmy paczkę dwóch rzadkich piłkarzy 82+. No ale okej, będziemy mieli też inne ciekawe cztery paczki w sklepie, więc zobaczmy, co tutaj się pojawi w tych paczkach. Może jakaś karta specjalna, może na początek złota paczka piłkarska premium, 12 złotych kart, 3 rzadkie. Chyba bez karty specjalnej. No i to będzie Taremi z tego, co mi się wydaje. Tak jest, więc tutaj niestety w pierwszej paczce nic specjalnego, jeszcze jeden duplikat, a nie, nawet 3 duplikaty. Chyba żaden nie będzie wymienny, więc pójdą oni do szybkiej sprzedaży. A nie, El Sharaoui jest wymienny. Zobaczmy, czy coś kosztuje. W sumie takie karty ludzie licytują, więc można wystawić na sprzedaż. Zawsze jakieś monety wlecą. A te dwie karty do szybkiej sprzedaży. No i teraz przejdziemy do kolejnej paczki. Może teraz mega paczka. 30 kart. No i zobaczmy, czy jest coś specjalnego. Chyba nie. Brazylia, środkowa obrońca. Aston Villa, jest to Carlos chyba. Tak jest, mamy Carlosa. No mogło być lepiej, ale zobaczmy, może jakaś inna ciekawa karta. O tej z piłkarzy niestety nic specjalnego, jest motorniczo oraz katalizator, czyli w sumie dwa fajne style gry, więc to się akurat przyda. Jeszcze jest motyw stadionu Manchester City. Tu mamy jakąś cieszynkę, no i parę piłkarzy w duplikatach. Więc sprawdźmy, czy jest jakaś karta wymienna, chyba raczej nie będzie. Okej, wyślemy ich do szybkiej sprzedaży, no i zobaczmy, może w końcu jakieś ekrany się pojawią, albo jakiś walkout, może nawet karta specjalna. No to przed nami złota paczka piłkarska premium, chyba bez karty specjalnej, Holandia, środkowa obrońca. No i to oczywiście nie będzie Van Dijk, to będzie chyba Botman, z tego co mi się wydaje, tak jest. Mamy piłkarza Newcastle, no i są ekrany, ale chyba jest to duplikat. Jeszcze jest Danjuma, no i paru innych zawodników. No to będą karty do SBC, pewnie sobie ich wrzucę do jakiegoś SBC o player piki. Albo do czegoś innego. Okej, te karty do szybkiej sprzedaży. No i przed nami ostatnia paczka, może tu poleci coś ciekawego. Na razie dosyć słabe nagrody, ale może ta paczka to uratuje. Ale chyba raczej nie, to będzie Diaz. I chyba jego karta specjalna żadna nie jest dostępna w paczkach, nie jest złota karta dostępna. Czyli mamy kartę 8-4. No niestety trochę słabo, ale tutaj... Mamy jeszcze kartę 8-3, 8-2. Może jakiś ciekawy styl gry? O, jest paczka kontraktów jeszcze dodatkowo, jakaś cieszynka. Ale generalnie dosyć słabo. A, tu jest jeszcze ta paczka kontraktów, więc to sobie szybko otworzymy. No, kontrakty zawsze się przydadzą. A zobaczmy, czy mamy jakieś zadanie, które mógłbym teraz wykonać na szybko. Żeby zdobyć te 25 punktów, sprawdźmy, czy tu coś jest. Okej, tu nie ma nic, może tutaj będzie coś. Okej, jest, wystawiaj karty. W sumie moglibyśmy kogoś wystawić, więc przejdźmy i zobaczmy, czy jest ktoś do wstawienia. Od razu pojawił się mój skład, trochę się on zmienił, nie pamiętam, którzy piłkarze byli, chyba tutaj sporo się pojawiło, chyba Araujo jest nowy, De Jong, ten Silva z Ewolucji, no i Rodrigo. Chociaż Rodrigo chyba w poprzednim odcinku trafiłem, podobnie Varana, no ale tak wygląda mój skład. W meczu gram z formacją 4-3-2-1, w pomocy gra De Jong, Madison oraz Bernardo Silva, natomiast w ataku gra Pele, Rodrigo oraz Son. No i szafa rezerwowych prezentuje się następująco, na przykład tutaj Malen, który dostał upgrade. Trafiłem też Lintona, całkiem spoko zmiennik. Też Matić chyba ma dostać upgrade. No okej, przejdziemy teraz do klubu i zobaczmy, czy tutaj ktoś jest wymienny. Może ustawmy sobie odpowiednie filtry. A nie, tutaj nie ma chyba wymiennych, czyli musimy to w ten sposób coś poszukać. Wiem, że jakieś zwykłe karty miałem wymienne. Okej, tu na przykład Suses w wersji wymiennej, więc jego możemy wystawić. No i mamy wykonane zadanie, dzięki temu dostaniemy punkty doświadczenia, dzięki czemu wbiliśmy kolejny poziom.
No i za to dostaniemy paczkę z dwoma piłkarzami 82 plus, więc może tutaj wpadnie coś ciekawego. No więc zobaczmy, może jakiś walkout. Chyba jest to karta specjalna. Belgia, napastnik, to jest Lukaku w tej wersji specjalnej, co jest teraz ten event. No i w tym powiem wam, że ten Lukaku wygląda bardzo ciekawie. Jako zmiennik taki nagłówki może być ciekawy. 88 punktów oceny ogólnej i on chyba jeszcze jakiś upgrade może złapać. Więc w sumie warto było tutaj wystawić jakąś kartę i dzięki temu wbiliśmy poziom. No to i w sumie szybkość biegu fajna. Wykończenie bardzo dobre, główki też na bardzo dobrym poziomie. On ma jakieś style gry, ma tutaj strzelec finezyjny, jest mocne strzały i potężne główki. A dodatkowo mam walkę w powietrzu plus, czyli to może być fajna karta, żeby wpuścić go z ławki na jakieś główki, więc całkiem spoko opcja. No ale dobrze, myślę, że w tym odcinku to by było już na tyle. Jeżeli ten film wam się spodobał, to stawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, a ja dziękuję wam za oglądanie i cześć.